Hamburg, kościół świętej Katarzyny, który był całkowicie zniszczony przez aliantów, barbarzyńców, tak jak i miasto podczas operacji Gomora. Zaczęli od Rzymu. Bombardowanie przez Amerykanów 19 lipca 1943 roku. Barbarzyńcy zniszczyli bazylikę świętego Wawrzyńca. Zginęło ponad 4000 ludzi. To było jedno z wielu bombardowań Rzymu. A potem barbarzyńcy zaczęli bombardować Hamburg. A słynna akcja Gomora. Barbarzyńska akcja. Było to dla upamiętnienia 700 lat diecezji chełmińskiej, która powstała w 1243 roku. To był dopiero początek. Dokończył tego zniszczenia słynny polski papież, tak mówili, Jan Paweł II, reformą 25 marca 1992 roku. Potem zrobili swój rząd, Suchocka i Rokita, i ta cała piękne towarzystwo polskie. Upamiętnili rocznicę rzezi wołyńskiej 11 lipca 1943 roku. To było 15 lipca, a Hamburg zaczęli bombardować od 24 lipca. Czyli nie, to pierwsze było, tak, to był Rzym. 15 lipca rzeź wołyńska. I tego dnia ustalili, że domy i wszystko, co po Polakach, dostają Ukraińcy. I się nic nie skończyło. Teraz dopiero się zaczęło. Przychodzą jak po swoje. I rząd ich 11 lipca 1992 roku Żydówki Suchockiej i Rokity Żyda, męża dwóch Żydówek z Hamburga. Polityk, jedna jest historyczką w Krakowie, myślę o Żydach, muzeum pracuje, a druga to słynna Nelly, polityk. Przerażające jest, jak to wszystko przyjęli. Jest kościół świętej Katarzyny, zabudowany takimi brzydkimi budowami. Przyjęty kościół świętej Katarzyny, gdzie były uroczystości kości cesarza Karola VII. Wszystko jest fałszowane. To tak jak historia Oświęcimia skończyła się w Wadowicach. 12 kwietnia w 1947 roku nawrócił się Rudolf Hess, błagając naród polski o przebaczenie. Jego wyznanie wiary, nawrócenie i modliły się za niego siostry z Łagiewnik. 3 dni i 3 noce i się nawrócił. 12 kwietnia napisał to oświadczenie i tego dnia w Rzymie ukazała się Matka Boska. Również nawracała przy trzech fontannach, ale zapowiedziała swoje przybycie 12 kwietnia w 1937 roku w rodzinie Sinapi. Kazała jej pójść do Watykanu, powiedzieć, że Paczelemu, że będzie papieżem i że za 10 lat pokaże się przy trzech fontannach. Była to 20. rocznica, kiedy w Monachium. W niemieckim Rzymie 12 kwietnia w 1917 roku jednego dnia zmarł nuncjusz papieski dla Bawarii i wracając od niego w domu kardynał Franciszek zmarł na zawał serca. 12 kwietnia 1850 roku do Rzymu wrócił papież król Polaków w Rzymie, Pius IX, który przyjmując delegację polskich z polskich zaborów 6 czerwca
1877 roku. Powiedział, że tylko wytrwała modlitwa możemy coś osiągnąć. Wcześniej, w 1863 roku, zalecił modlitwę za Polskę. Jak modlił się cały Rzym za Polskę, za naród polski. W Przemyślu ukazało się anioł stróż Polski, zapowiadając polskiego papieża Piusa X, syna Jana Krawca, kuzyna Leopolda Moczygęby, czyli patriarchę Polonii w Ameryce, który współpracował ściśle z polskim noblem Jabrzynowskim, który wybudował dwa kościoły w Nowym Jorku, który oświecił Amerykę. Panie Boże, wszyscy święci, pomagajcie nam, żeby można było przekazać prawdę. Hamburg, 21 czerwiec 2020.